imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Módlmy się. Duchu Święty Boże, stajemy przed Tobą z wielką nadzieją. I z wielką otwartością na słowo, które jest przez Ciebie natchnione i które zawsze jest darem Twojej miłości. Więc nie boimy się tego słowa. Ufamy. Tym bardziej ufamy, kiedy okazuje się trudne, kiedy nas wzywa do zmiany, może nawet do kompletnej zmiany. Nie boimy się. Ufamy. Stoimy więc przed Tobą, najpierw każdy z nas osobiście, wierząc, że te trzy dni mogą mnie przemienić. Ale też stoimy razem jako prezbiterium, jako wspólnota ludzi, którzy otrzymali święcenia. Z wiarą, że także to prezbiterium, ta wspólnota może być przemieniona. I stoimy jako ci, którzy są w szczególny sposób odpowiedzialni za ten Kościół, za łódzki Kościół. Ufamy, że to, co możesz z nami uczynić tu przez te trzy dni, może być też ważne dla całego Kościoła w Łodzi. Bądź niepowstrzymany w swoim działaniu. Nie chcemy mu stawiać żadnych granic, żadnych barier. Bądź wspaniałomyślny, bądź hojny, bądź mocny, bądź przełamujący nas samych. Już teraz Ci dziękujemy za to wszystko, co chcesz i możesz z nami, dla nas i dla całego Kościoła uczynić przez te trzy dni. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony. Niech w Tobie będzie uwielbiony Bóg Ojciec. Spraw, byśmy w Tobie z całą prawdą mówili, że Jezus jest Panem. A Ty z Ojcem i Synem żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieków. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia kobiety poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zostały odsunięty od grobu, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei, Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Eminencjo, dragi tłumaczycieli, ekscelencje, drogi bracia, siostry, nie, jeszcze nie. Jedna. Jeszcze nie siostry, tak. Będziemy mówić po angielsku, nie na panslawianskim esperantu. Ja mówiłem do księdza kardynała, kiedy byłem pierwszy raz u Jana Pawła II. On spytał, na jakim języku będziemy mówić. Na angielskim, na niemieckim. I on, to ksiądz bardzo świetnie mówi po polsku. Ja odpowiem, to nie jest po polsku, Ojciec Święty, to jest takie panslawiańskie esperanto. Tak, tak, będziemy takim panslawiańskim esperanto. Ale teraz tak, będzie lingua franca naszego czasu. Jesus is not in the grave. He is risen. This is the key good news of Christianity. Don't look for the living one among the dead. Go to Galilee. There you will see him. This is the constant task of the church. Jezusa nie ma w grobie. Zmartwychwstał. Taka jest kluczowa dobra nowina chrześcijaństwa. Nie szukajcie żyjącego pomiędzy zmarłymi. Idźcie do Galilei, tam go zobaczycie. To jest nieustanne zadanie Kościoła. Perhaps for too long we have looked for Christ among the dead, in the past, even in what is already dead in the church and Christianity. We are to be converted, turned, as when the women at the tomb heard the voice of the angel, as when Mary Magdalene heard the voice of Jesus and recognized him by his voice, even though at first she saw him a gardener. Być może zbyt długo poszukiwaliśmy Chrystusa między zmarłymi w przeszłości, nawet w tym, co już było umarłe w Kościele i w chrześcijaństwie. Potrzebujemy być nawróceni, zwróceni, tak jak kobiety przy grobie, kiedy usłyszały głos anioła i tak jak Maria Magdalena słyszała głos Jezusa i rozpoznała go po głosie, mimo tego, że najpierw myślała, że jest ogrodnikiem. We are to turn from the past to the present, to see the Galilee of today, where we can encounter living Christ in the present, though often in a surprising and unusual form, as an unknown stranger, like the disciples on the road to Emmaus. We are to seek the Christ present in the now, the Christ who is our future. Potrzebujemy się zwrócić od przeszłości do dnia dzisiejszego, do teraźniejszości. Szukać Galilei dnia dzisiejszego, gdzie możemy spotkać żyjącego Chrystusa w teraźniejszości. Choć spotkamy go w zaskakującej i niezwykłej formie, jak nieznajomego obcego, tak jak uczniowie na drodze do Emaus. Potrzeba, byśmy szukali Chrystusa obecnego w teraz. Chrystusa, który jest naszą przyszłością. The conversion metanoia of the church on the road to synodality
The conversion of priests from clericalism, triumphalism, mundanity, and conversion, the transformation of our hearts and our faiths, our spirituality, from ideology to openness to the blowing God Spirit. These will be the themes of our reflections in this triduum. Nawrócenie, metanoia Kościoła na drodze synodalności, nawrócenie kapłanów z klerykalizmu, triumfalizmu i światowości, nawrócenie, przekształcenie naszych serc, naszej wiary, naszej duchowości z ideologii na otwartość, na podmuchy Bożego Ducha, to będą tematy naszej refleksji w ciągu tego triduum. When the Archbishop of Krakow was elected Pope, he told the crowds in the St. Peter's Square, the cardinals have chosen a Pope from a far country, from a country geographically distant, but close in faith. Your cardinal has chosen for you this year an exhorter from a country very close geographically, but considered very distant in its type of religiosity. Kiedy arcybiskup krakowski został wybrany papieżem, powiedział tłumom na placu Świętego Piotra, kardynałowie wybrali papieża z odległego kraju. Z kraju odległego geograficznie, ale bliskiego we wierze. Wasz kardynał wybrał dla was w tym roku rekolekcjonistę z kraju bardzo bliskiego geograficznie, ale uważanego za bardzo odległy w swoim typie religijności. Studies in religiosity have placed Poland in the foremost, if not the first place, among the most religious countries in Europe, in the Czech Republic, in the foremost, if not the first place, among the least religious. Studia nad religijnością umieściły Polskę w czołówce, jeśli nie na pierwszym miejscu, pośród najbardziej religijnych państw europejskich, a Czeską Republikę w czołówce, jeśli nie na pierwszym miejscu wśród tych najmniej religijnych. But in these times, which are not only an epoch of change, but a change of epoch, as Pope Francis says, the global religious scene is also changing pervasively. According to many observers, the fastest process of secularization in all of Europe today is taking place in Poland. Ale w tych czasach, które, jak mówi papież Franciszek, są nie tylko epoką zmian, ale zmianą epoki, światowa scena religijna zmienia się również powszechnie. Według wielu obserwatorów najszybszy proces sekularyzacji w całej Europie dzisiaj przebiega w Polsce. Something similar to what we have seen in many Catholic countries, in Quebec, in Spain, most recently in Ireland, is happening here. The era of mass majority Catholicism is coming to an end in Poland. Coś podobnego do tego, co działo się w wielu innych katolickich krajach, jak w Quebecu, w Hiszpanii, ostatnio w Irlandii, wydarza się tutaj. Era masowego, większościowego katolicyzmu zbliża się do końca w Polsce. This is especially true for the younger generation of Poles. It is gratifying to see the many enthusiastic young people at a mass gathering, such as the recent World Youth Meeting in Lisbon. But this must not mask for us the realistic picture of the attitude of young Poles towards the church and religion, as shown by exact
sociological research. Jest to prawdziwe szczególnie w odniesieniu do młodego pokolenia Polaków. Owszem, jest bardzo dające satysfakcję widzieć wielu entuzjastycznych młodych ludzi na Eucharystiach, takich jak na ostatnim Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. To jednak nie powinno nam zasłaniać rzeczywistego, realistycznego obrazu odniesienia młodych Polaków do Kościoła i religii, tak jak pokazują to rzetelne socjologiczne badania. The attempt to hold back this development by force, by political means, and to turn Catholicism into a national political ideology of certain interest groups may accelerate this development and seriously harm the Church. To ignore this fact or to accept a false interpretation, to blame this process on the evil outside world or on the contagion from the corrupt West, is to commit the sin of stupidity and spiritual blindness. Staranie się, aby zatrzymać ten proces siłą, narzędziami politycznymi i by zmienić katolicyzm w narodowo-polityczną ideologię pewnych grup interesu, może tylko przyspieszyć ten proces i bardzo poważnie zaszkodzić Kościołowi na wiele pokoleń. Ignorować ten fakt albo akceptować jego fałszywe interpretacje, obwiniając za ten proces złe wpływy świata albo zarazę z zepsutego Zachodu, to by oznaczało popełniać grzech głupoty i duchowej ślepoty. To succumb to fear, panic and resignation is a manifestation of a lack of faith. Why are you afraid? If you have no faith, Jesus says to us emphatically. Have we forgotten the emphatic cry of John Paul II? Non abbiate paura. Do not be afraid. Z kolei poddać się strachowi, panice i rezygnacji byłoby oznaką braku wiary. Dlaczego jesteście przerażeni, wy, którzy nie macie wiary? Mówi Jezus nam z wielkim naciskiem. Czy zapomnieliśmy wymowny okrzyk Jana Pawła II, non abbiate paura, nie bójcie się. Translation of a very controversial book of the French conservative philosopher Chantal Delsol, Koniec świata chrześcijańskiego, The End of Christianity, has recently been published in Poland. The author suggestively puts forward the thesis that in our time, after two centuries of struggle and agony, Christianitas, 16 centuries of Christian civilization, is finally coming to an end. Tłumaczenie bardzo kontrowersyjnej książki napisanej przez francuską konserwatywną filozofkę Chantal Delsol, Koniec świata chrześcijańskiego, ukazało się ostatnio, zostało opublikowane w Polsce. Autorka bardzo sugestywnie stawia tezę, że w naszym czasie, po dwóch wiekach zmagania i agonii, Christianitas, czyli 16 wieków chrześcijańskiej cywilizacji, ostatecznie dochodzi do końca. However, it is not the end of the world, nor the victory of atheism and materialism. According to this author, minority Christianity today faces and will face a new variant of pre-Christian pagan religiosity, ethics, and pantheistic worldview. What image? We will be a minority in our world, as Jews and Protestants have been for centuries.
Jednakże to nie jest koniec świata, ani zwycięstwo ateizmu i materializmu. Według tejże autorki mniejszościowe chrześcijaństwo dzisiaj będzie się musiało zmierzyć z nowym wariantem przedchrześcijańskiej pogańskiej religijności, etyki i z panteistycznym światopoglądem. Będziemy mniejszością w naszym świecie, tak jak Żydzi i protestanci byli przez całe wieki. This situation requires us not give in to fear, panic, mobilization, paranoia, playing on the past. It requires patience, prudence, humble love. Ta sytuacja wymaga od nas tego, byśmy się nie poddawali strachowi, panice, mobilizacji, paranoi, odgrywaniu ciągle przeszłości. Wymaga od nas cierpliwości, mądrości i pokornej miłości. There is neither time nor space here to elaborate on where I agree and disagree with the author in her diagnosis and proposals. I just wanted to emphasize that what is happening now in Poland, the transformation of the social scene and the end of a long chapter of special Polish Christianity must be seen in a broader context. Watch it carefully, evaluate it realistically, and above all, try to interpret theologically and spiritually as a sign of the times, God's pedagogic, God's word to us. Nie ma tu miejsca ani czasu na to, by więcej mówić o tym, w czym się zgadzam, a w czym nie zgadzam z autorką w jej diagnozach i propozycjach. Chciałem tylko podkreślić, że to, co się dzieje obecnie w Polsce, transformacja sceny społecznej i koniec długiego rozdziału specjalnie polskiego chrześcijaństwa musi być widziane w szerszym kontekście, zauważone bardzo uważnie, ocenione w prawdzie, a przede wszystkim objaśnione teologicznie i duchowo jako znak czasu, Boża pedagogika, Boże Słowo do nas. The Archdiocese of Lodz has an advantage. It has long had some experience of what the Polish Church in other parts of the country has yet to learn to live with. Secularization is not a diabolic threat of the death of Christianity, but God's call to transform, purify and deepen it. Archidiecezja łódzka ma tutaj pewną przewagę. Już dość długo ma doświadczenie tego, co polski Kościół w innych częściach kraju dopiero musi się nauczyć żyć z. Sekularyzacja nie jest diabolicznym wyzwaniem śmierci chrześcijaństwa, ale jest Bożym wezwaniem, by je przekształcać, oczyszczać i pogłębiać. Sekularyzacja presents new conditions for life and work of the church, new challenges and new possibilities. It forces us to turn and aim for the deep. Sekularyzacja przedstawia nam nowe warunki życia i pracy Kościoła, nowe wyzwania i nowe możliwości. Zmusza nas do zmiany kierunku i do tego, by wypłynąć na głębie. A journalist recently told me, global warming is bringing huge changes. The icebergs are melting fast. Isn't something similar happening with the churches? In many countries, churches, monasteries and seminaries are emptying out. The youth are indifferent to religion.
Pewien dziennikarz ostatnio zapowiedział mi, globalne ocieplenie przynosi wielkie zmiany. Lodowce się szybko topią. Czy coś podobnego nie wydarza się z kościołami? W wielu państwach, kościołach, kościoły, klasztory, seminaria pustoszeją, a młodzież jest w stosunku do religii indiferentna. For a long time, it seemed that this was only the case in Western Europe. Poland and Ireland are the exception in Europe. Now we see this is not the case. In my recent lecture and study tour of South Korea, I found that a similar process is taking place there. Przez długi czas wydawało się, że to się dzieje tylko w Europie Zachodniej. Polska i Irlandia miały być wyjątkami w Europie. Teraz widzimy, że to już dłużej, tak dłużej już nie jest. W mojej ostatniej podróży po południowej Korei, gdzie miałem wykłady i studia, znalazłem, że ten sam proces dzieje się także tam. Some of the causes of the phenomenon are obviously global in nature. But in each country there are also number of local causes, especially specific failures in the role of the local church to recognize and respond the signs of the times in a timely manner. Niektóre przyczyny tego fenomenu są oczywiście globalne w naturze, ale w niektórych krajach są także liczne lokalne przyczyny, specyficzne zaniedbania w podejmowaniu zadań przez lokalny kościół, aby rozpoznać i odpowiedzieć na znaki czasu w odpowiedniej mierze czasu. I replied to the journalist, yes, the metaphor is to some extent apt. The social cultural climate in which Christianity lived in the past has changed. And those forms of Christianity that lack the ability to adapt creatively to the new environment are disappearing, sometimes slowly, sometimes quickly. Odpowiedziałem dziennikarzowi, tak, metafora do pewnego stopnia jest warta zastosowania. Klimat społeczno-kulturowy, w którym chrześcijaństwo żyło w przeszłości, znacznie się zmienił i te formy chrześcijaństwa, którym brak zdolności, żeby się w sposób twórczy adoptować do nowego otoczenia, znikają. Czasami szybko, czasami wolno. Where the church merely adapts uncreatively to the majority secular society, it loses its identity, where, instead of genuine dialogue, it merely repeats what the secular ideologies preach, it becomes uninteresting and useless. And in that case, it ends up in the same way as when it merely repeats its old claims mechanically, or when it makes an ideology out of faith. Kiedy Kościół jedynie adaptuje się w sposób nietwórczy do większości sekularnego społeczeństwa, wtedy traci swoją tożsamość. Kiedy zamiast wejść w uczciwy dialog, po prostu powtarza to, co przepowiadają świeckie ideologie, wtedy staje się nieinteresujący i bezużyteczny. I w takim wypadku kończy tak, jak wtedy, gdy tylko powtarza swoje stare żądania mechanicznie i kiedy czyni ideologię ze swojej wiary. Cheap superficial modernization and equally superficial rigid traditionalism are equally
dead ends. The dangerous distortion of Catholicity, of the universality of the Church, is nationalism, national selfishness, which leads to provincialism. A Christian must not be a nationalist, Pope Francis makes clear. Tania powierzchowna modernizacja i tak samo powierzchowny, sztywny tradycjonalizm jednakowo zmierzają do śmierci. Niebezpieczne zniekształcenie katolickości, uniwersalności Kościoła, tym niebezpiecznym zniekształceniem jest nacjonalizm, nacjonalny egoizm, który prowadzi do prowincjonalizmu. A chrześcijanie nie mogą być nacjonalistami. Papież Franciszek uczy tego w jasny sposób. Where the Church engages in culture wars with secular society, allowing herself to be pushed into the position of counterculture and confusing faith with militant political ideology, she allows emerge from these battles defeated, weakened, and deformed. In the words of Jesus, we are to be like the wise steward who chooses from his treasure things new and old. Kiedy Kościół się angażuje w wojny kulturowe ze społeczeństwem sekularnym, pozwalając się wepchać na pozycję kontrkultury i miesza wiarę z walczącą polityczną ideologią, wtedy z tego zawsze wychodzi, z tych bitew wychodzi pokonany, osłabiony i zniekształcony. Odwołując się do słów Jezusa, powinniśmy być jak mądry rządca, który ze swojego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. In the time of communist persecution, the most important virtue of the Church was bravery, defense. In the age of pluralistic postmodern society, the most important virtue is wisdom, the capacity for spiritual discernment. W czasach prześladowań komunistycznych najważniejszą cnotą Kościoła było męstwo, zdolność do obrony. W wieku pluralistycznego, postmodernistycznego społeczeństwa najważniejszą cnotą jest mądrość, zdolność do duchowego rozeznawania. My conversation with the journalist continued. I told her the metaphor of the iceberg had another meaning for me. Carl Gustav Jung, the founder of the depth psychology, compared the human soul to an iceberg. What is apparent, conscious, is only a thin layer. The essential is hidden in the depth. Moja rozmowa z dziennikarką była kontynuowana. Powiedziałem jej, że metafora góry lodowej ma jeszcze dla mnie inne znaczenie. Carl Gustav Jung porównywał ludzką duszę do góry lodowej. To, co jest widoczne, świadome, to jest tylko górna, wąska cząstka. Ale to, co jest istotne, jest ukryte w głębinach. Jung called his depths the unconscious, Augustine the memoria, the Bible, Blaise Pascal, and many mystics, the heart. God resides in man, in every man, primarily in these depths. He who knows about the depths knows about God, thought Paul Tillich. Jung nazywał te głębie nieświadomością, święty Augustyn pamięcią, Biblia, Błażej Pascal i wielu mistyków
sercem. Bóg zamieszkuje w człowieku, w każdym człowieku, przede wszystkim w tej głębi. Ten, kto zna się na głębi, zna się na Bogu, nauczał Paul Tillich. Master Eckhart thought that the outer man has an outer God. The inner man has an inner God. Martin Heidegger described in authentic life well, living on the surface, in distraction, conformity, living as one lives in the world, man lebt. Mistrz Eckhart nauczał, że zewnętrzny człowiek ma zewnętrznego Boga. Wewnętrzny człowiek ma wewnętrznego Boga. Martin Heidegger opisał pozbawione autentyczności życie w bardzo dobry sposób. Życie na powierzchni, w pomieszaniu, w dostosowywaniu się. Życie tak, jak się żyje, man lebt, jak się żyje w świecie. A superficial man can certainly be religious to acknowledge all dogmas and fulfill all ritual regulations. But if he has now undergone an inner turn, a transformation, metanoia, then his God is an external God, often a mere projection of human desires and fears. Authenticity of life and authenticity of faith cannot be separated. Powierzchowny człowiek może z całą pewnością być religijny, może przyjmować wszystkie dogmaty i wypełniać wszystkie przepisy rytualne, ale jeśli nie przeszedł zwrotu ku wnętrzu, przemiana, metanoia, przemiany, metanoi, wtedy jego Bóg jest tylko zewnętrznym Bogiem, a bardzo często jedynie projekcją jego ludzkich pożądań i strachów. Autentyczność życia i autentyczność wiary nie mogą być od siebie oddzielone. The outer superficial person is the person who cannot transcend himself. For Christianity, the authentic transcendence is love, transcending one's selfishness, one's self-centeredness. He who truly loves, who transcends himself by love, has already entered the depths of life. He who does not love does not know God, because God is love, says the scripture. Zewnętrzny, powierzchowny człowiek, osoba, to jest osoba, która nie potrafi przekroczyć samej siebie. W chrześcijaństwie autentyczną transcendencją jest miłość, przekroczenie własnego egoizmu, własnego skoncentrowania na sobie. Ten, kto naprawdę kocha, kto przekracza siebie przez miłość, już wszedł w głębie życia. Kto nie kocha, nie zna Boga, ponieważ Bóg jest miłością, naucza nas Pismo. Returning to the metaphor of the iceberg, could it be that what is melting is the small visible part and it is disappearing? Disappearance of that part alerts us that the essential is what is hidden in the depths. Powróćmy do metafory góry lodowej. Może tak być, że to, co się topi, to jest tylko ta niewielka, widzialna część. I jej zniknięcie, czy zniknięcie tej części, powinno nas przestrzec,
że to, co istotne, jest ukryte w głębi. We know from the story of many conversions that many people have found God in the crisis of their lives, when the previous certainties have crumbled. Their previous way of living and thinking has been shattered. But has this very shattering opened up access to the deeper ground of their existence, which had hitherto been hidden, unknown, and inaccessible to them? Wiemy z historii wielu nawróceń, że bardzo wielu ludzi znalazło Boga w czasie kryzysu w swoim życiu, kiedy to, co dla nich wcześniej było pewnością, upadło, kiedy poprzednie drogi życia i myślenia zostały wstrząśnięte. Ale właśnie to wstrząśnięcie otwarło im dostęp do głębszego poziomu ich egzystencji, który do tej pory był dla nich zakryty, nieznany i niedostępny. And isn't it something similar also happening in the history of the church? Does not the fact that many things are dissolving, collapsing and disappearing remind us that what is essential is in the depths, and the present crisis is a chance to discover this depth? Czy nie coś podobnego wydarza się w historii Kościoła? Czy fakt, że wiele rzeczy ulega rozwiązaniu, upadkowi albo zniknięciu, nie przypomina nam, nie uświadamia nam, że to, co jest istotne, jest w głębi i że obecny kryzys jest szansą, żeby te głębie odkryć? The Gospel tells us how Jesus first met his future disciples. They were tired and frustrated. We worked all night and caught nothing. Many fishers of men today has a similar feeling. Our nets are empty. Ewangelii opowiadają nam, jak Jezus spotkał swych pierwszych przyszłych uczniów. Byli zmęczeni i sfrustrowani. Pracowaliśmy całą noc i złapaliśmy nic. Wielu rybaków ludzi dzisiaj ma podobne odczucia. Nasze sieci są puste. Jesus said to them, go down to the depths and try again. He says the same thing to us. Faith includes the perseverance to begin again and again. Jezus im powiedział, idźcie od nowa i wypłyńcie na głębie i spróbujcie znów. To samo mówi dzisiaj do nas. Wiara zakłada wytrwałość, by zaczynać znów i znów. Starting over and over does not mean repeating the same mistakes over and over again. It takes leaving the comfortable shallow, having the courage to head for the deep. Zaczynać znowu i znowu nie oznacza powtarzać tych samych błędów znowu i znowu. Oznacza za to porzucenie wygodnych płycizn i odwagę, aby wypłynąć na głębie. The secular society, of which we are a part, is the Galilee where we are to seek Christ. Even this Sea of Galilee has a depth that we must discover. Sekularne społeczeństwo, którego jesteśmy częścią, jest Galileą, gdzie powinniśmy szukać Chrystusa. Nawet to Morze Galilejskie ma głębię, którą musimy odkryć. In one of my books, I recently referred to this time as a threshold
of the afternoon of Christianity, a time of maturity, the possible beginning of a new phase of history, and not only the history of the Catholic Church. I'm convinced that Pope Francis, with his call for synodal renewal, has brought Christianity to the threshold of a new stage in its history. W jednej z moich książek niedawno odwoływałem się do tego czasu, odniosłem się do tego czasu jako do przedsionka południa chrześcijaństwa, czasu dojrzewania, możliwego początku nowej fazy historii i nie tylko historii Kościoła katolickiego. Jestem przekonany, że papież Franciszek ze swoim wezwaniem do odnowy synodalnej doprowadza chrześcijaństwo do przedsionka nowej epoki chrześcijaństwa w jego historii. Pope Francis refused to answer the question of what is the concrete final goal of the synodal renewal. He linked it to the journey of which Abraham, the father of faith, was called by the Lord. He accepted God's call and set out on his journey. Also, he did not know where he was going. Papież Franciszek odmówił odpowiedzi na pytanie, jaki jest konkretny, ostateczny cel synodalnej odnowy. Porównał ją do drogi, do której Abraham, ojciec naszej wiary, został powołany przez Pana. Przyjął Boże wezwanie i wyruszył w drogę, chociaż nie wiedział, dokąd idzie. The synodal renewal is to develop permanently in the world the dynamics contained in the two parts of the term synodality, sin, together, and hodos, way. It must not stop. It is a task for the whole future history of Christianity to its eschatological goal. Synodalna odnowa ma na celu rozwój permanentny w świecie dynamiki, która zawiera się w dwóch częściach słowa synodalność. Syn, czyli razem, i hodos, czyli droga. Ona nie ma prawa się zatrzymać. Jest celem całej przyszłej historii chrześcijaństwa aż do eschatologicznego wypełnienia. It is crucial for any reform of the Church to understand and fulfill the words of the Apostle Paul. Do not be conformed to this world, but be renewed by a transformation of your mind. Kluczowym dla wszelkiej reformy Kościoła jest zrozumienie i wypełnienie słów świętego Pawła Apostoła. Nie dajcie się kształtować, nie dostosowujcie się do tego świata, ale odnawiajcie się przez przekształcanie waszego umysłu. The essential prerequisite for the authenticity and fruitfulness of reform is the renewal through the transformation of the mind, the deepening of thinking and feeling, spirituality and theology, and profound dimension, this profound dimension of faith. Istotne wcześniejsze wymaganie dla autentyczności i owocności reformy, tym jest nim transformacja umysłu, pogłębienie myślenia i odczuwania, duchowości i teologii, głębokiego wymiaru wiary. Only out of this transformation can come a renewal of the external form of the Church, of the institutional structures. Only out of these depths can there arise a force which, instead of passive,
uncritical conformity to the world, contemporary society and culture, can also help to shape and transform this world. For every reform, it is necessary to ask what is theological and spiritual sources are, and whether there are those who are capable of understanding, accepting, and putting them into practice. Tylko z tego przekształcenia może przyjść odnowienie zewnętrznych form Kościoła, instytucjonalnych struktur. Tylko z tej głębokości może powstać siła, która w miejsce pasywnego, niekrytycznego dostosowywania się do świata, czyli współczesnego społeczeństwa i kultury, może także pomóc kształtować i przekształcać ten świat. Bo dla każdej reformy jest konieczne, aby najpierw pytać, skąd się biorą jej teologiczne i duchowe źródła i czy są tacy, którzy są zdolni zrozumieć, zaakceptować i wprowadzić je w praktykę. It is a great harvest and needs many courageous, persistent and competent workers. Let us ask the Lord of the harvest to equip us with the gifts of His Holy Spirit for this work. To jest wielkie żniwo i wymaga wielu odważnych, wytrwałych i kompetentnych żniwiarzy. Prośmy Pana żniwa, aby nas wyposażył w dary Ducha Świętego dla tej pracy. Thank you. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Great applause for my wielkie podziękowanie dla mojego purpurowego tłumaczyciela, do szkwieli. Dziękuję bardzo.